Przyjechaliśmy z dalekiego Wrocławia. Tutaj naprzeciw waszemu folklorowi, tutaj przekażemy wam naszą interpretację i taki pomysł, do którego dążymy, żeby łączyć jakby kultury. Tak jak Darek dosłownie 15 minut temu wspomniał, musieliśmy wyjechać na czarny ląd, żeby studiować afrykańską kulturę, aby po latach usłyszeć, że bardzo dużo jest wspólnego mianownika właśnie z naszą kulturą wspólną, również tą, która się wywodzi z góry. Nazywamy się właśnie Afrotuba. Może na początku krótkie parę słów. Wszystko zaczęło się tak naprawdę w naszym życiu. Właśnie na tą Afrykę natrafiliśmy dzięki bębnom kielichowym dżembe. To są bębny solowe, które pochodzą z Afryki Zachodniej. Tutaj są bębny basowe, które się nazywają dun-dun. One są bardziej takimi instrumentami, które trzymają bazę. Dżembe jest instrumentem solowym. To jest właśnie Afryka Zachodnia, takie kraje jak Gwinea, Mali, Senegal, Burkina Faso i tam fragment Wybrzeża Kości Słoniowej. No a Afrotuba to nasz pomysł, żeby połączyć naszą nowoczesną kulturę instrumentów dętych i naszą słowiańską duszę z inspiracjami z Afryki. Wow, super. Tutaj jeszcze z boku jest taki dziadek naszego ksylofonu. Po macoszemu nazywany cymbałkami. Nie, to jest dalej. Balafon to jest instrument melodyjny, one wiadomo w Afryce pojawiły się później, sporo później po bębnach. To jest właśnie jeden z pierwszych chyba instrumentów, który na czarnym lądzie właśnie prezentował granie melodyjne. I on się nazywa balafon. Stara legenda, jak w każdej kulturze są różne legendy, mówi, że pierwszy balafon był bardzo mały, miał tylko 7 klepek, że diabeł go zrobił i że został on zrobiony, uwaga, z czego? Ma ktoś pomysł? Z ludzkiej kości. Dokładnie. Yeah. Dokładnie, z ludzkiej kości, to było fantastyczne. Mamy też taki pomysł. I pierwszy nasz utwór właśnie, który tutaj postaram się właśnie stworzyć historię, dotyczy starych czasów, ponieważ te balafony, nimi posługiwali się grioci, czyli to są strażnicy kultury i opowiadacze historii w Afryce Zachodniej. Tam do XX wieku nie spisywano tej historii, tylko była ona z towarzystwem bębnów i właśnie instrumentów melodyjnych opowiadana i przekazywana z ojca na syna. I pierwsza pieśń dotyczy jednego z pierwszych władców już w XIV wieku, który skupił na swoim dworze w Imperium Malijskim ówczesnym, skupił właśnie muzyków z całego Imperium Malijskiego, najlepszych nadwornych, właśnie griotów i od tego czasu zaczęła się ta kultura jeszcze bardziej rozwijać, zaczęła być jeszcze bardziej poważana. Także pierwsza kompozycja nazywa się Sundiata i to właśnie to jest jedna z pierwszych pieśni, którą dostaje się do nauki gry na balafonie właśnie w Afryce Zachodniej, żeby pamiętać o tym, od czego wszystko się zaczęło. A druga pieśń, które zagramy jedną po drugim, to będzie pieśń poświęcona griotom, czyli tym ludziom, którzy właśnie strzegą tej kultury i w tradycji przekazują tą tradycję z ojca na syna. Afrotuba. Zrobione ze sztyty, bo wielkie, nie? Tak, powiedzieć jeszcze. Ani instrumentu metody, jako rezonatory. Uwaga, pytanie do was. Co to może być? Tychwy. Dokładnie, czyli to są takie dynie. To są dynie, które oprócz tego, że dogładzają instrument, to one oprócz tego mają tutaj takie membranki, które stwarzają wrażenie takiego furkotania przez seru. I generalnie Afrykanie mówią, że balafon bez tych nie potrafi ożyć. To jest jakby niezbędny element do tego, żeby balafon stał się balafonem. Tykwy, co jest piękne, tykwy są generalnie żeńskim żywiołem. W większości kultur to jest żeński żywioł, ponieważ tykwa oprócz tutaj tych walorów dźwiękowych, jakie dostarcza, to tykwa też na czarnym lądzie całym w zasadzie, już jest to nawet udokumentowane przez etnografów, fascynatów. Tykwa występowała też w funkcji misek, które kobiety nosimy na głowie, czy butelek z racji tego, że tykwa jest jakby prawie drewnianym owocem, który posiada znakomite walory izolujące, prawda? Odpowiadając na pytanie, klapki są zrobione z drewna, całość jest związana z skórą i szkurem. Nie dałoby się kiedy. No tak. My tu potocznie nazywamy to albo płotem, albo sankami. Albo kwaszczę trupę, bo też słyszałem właśnie tak, że w jednym zespole szef zespołu mówił, a teraz kwaszczę trupę, a teraz kwaszczę trupę. Ja aż taki chudy nie jestem, ale może w trakcie koncertu troszkę mi ujdzie. Czas na sędziatę. Aha, i jedna taka mała uwaga. Gdybyście poczuli coś w swoich sercach,
Serc już nie jest daleko do kończyn. To fajnie by było, jak nagle te krzesła gdzieś się znalazły indziej. Chociaż z nogi na nogę w tradycji, tak jak to nie tylko w afrykańskiej kulturze, ale tam to zawsze tak jest, że jak ludzie jedni grają, drudzy tańczą i jakby w momencie, kiedy my wam dajemy, to fajnie było, gdybyście nam troszeczkę odrzucili z miłością, z sercem. I więc jeżeli byście mieli ochotę, to fajnie by było, gdybyśmy się trochę poruszali, a my się postaramy was do tego zachęcić. Pół minuty ciszy i ruszamy. Aleluja. Thank you.
właśnie pieśni, które my tutaj adaptujemy, one też są jakby ponadczasowym przekazem, troszkę porównywane do tego, co się spisuje u nas w Biblii, czyli takie różnego rodzaju sytuacje, które są no, ponadczasowe. I następny utwór, który zagramy, nazywa się Pani Le. No i ja myślę, że tutaj no, bardzo ważny temat, ponieważ główną myślą, jaka jest tam właśnie przekazana, to, że niektórzy ludzie mają złoto i bogactwo, ale nie ma wciąż koło nich tej miłości i serdeczności innych ludzi. Także tutaj na przekór właśnie gromadzić można, ale tak naprawdę my się gromadzimy i to jest najważniejsze. A pieniądze, no to wiadomo, każde to są potrzebne. Thank you.
wstrętna w swojej formie, ale jakby kompozycja, pierwsza część kompozycji jest atrybutem dla naszego nauczyciela, z którym z Darkiem pierwszy raz właśnie wylądowaliśmy w Gambii. Mandu Suso, to jest niesamowicie szlachetny człowiek, ma rodzinę, śmieje się, że sam nie wie ile ma dzieci, ale on jest właśnie jednym z tych brygotów, który jest skarbnicą wiedzy na balafonie, ale on nie wyjechał. On został w Gambii, bo miał świadomość, że jeśli wyjedzie, no to jego relacja z rodziną będzie uboższa i on świadomie zadecydował, że zbuduje, w cudzysłowie, że stworzy imperium rodziny Suso tam w Gambii. No i udaje się, budują się nowe domy u nich na terenie, najstarszy syn jest w tej chwili w Dubaju. Także aleluja na kontrakcie, przyjedzie dokładnie, skończy budowę swojego domu. I następny utwór nazywa się Mansane Sise. I tam jest taka dość drastyczna historia, ale małych dzieci nie mam, to mogę szybko powiedzieć. Mansane Sise to był taki bogaty człowiek i on, jakby to powiedzieć dyplomatycznie, może bez dyplomacji zbędne, ale Mansane Sise to był tak próżny człowiek, który miał bardzo dużo pieniędzy i postanowił podkupić już zaręczoną dziewczynę swojego kolegi. No jakby patrząc z mojej perspektywy, rzeczywiście w Afryce jest taka bieda, że ta kobieta zgodziła się na to, ale ten drugi nie pozostawił sytuacji obojętnie. Poszedł do czarownika, czyli tak zwanego marabuta, właśnie tam. I powiedział, słuchaj, ja ci dałem w ogóle dużo pieniędzy, ale zrób tak, żeby on nigdy nie skonsumował tej miłości. No i jak historia mówi, to rzeczywiście w dniu ślubu, krótko po tym, jakby co się wydarzyło, ten mężczyzna zaniemógł, nowożeniec, czyli ta magia zadziałała. On zaniemógł i rzeczywiście zabrali go finalnie, odszedł z tego świata. Ale ta kobieta, która była świeżą małżonką, ona nie uniosła tej sytuacji, postradała zmysłu. Tak? Więc jakby, no, jak dla mnie taka przestroga z naszej kultury wyciągając niczym drugiemu, co tobie niemiłe, no bo nie znane są wyroki boskie. No i tak, ta pieśń jest bardzo często grana i ona jest taką przestrogą znowu, żeby jakby nie stracić tego człowieczeństwa i pomyślunku, no bo nasze relacje i nasze chyba po to tu jesteśmy, prawda? Nie żeby gromadzić, ale po to, żeby i łączyć się, szczególnie w tej dziwnej globalnej sytuacji, właśnie bardzo zważamy kręgi tak jak tutaj. Razem jesteśmy silniejsi. Mansane Sise.
Thank you.
Ja wiem, tylko umrzemy zaraz. Będziesz musiał się martwić. Moi drodzy, ale teraz przyszedł, ja właśnie patrzę tutaj w rozpiskę, czy sprawę ramię. No i chyba nadszedł ten moment, żeby też nasi ci seniorzy się troszkę zanimowali. Chociaż na chwilę, ponieważ będzie rytm, który jest grany z myślą właśnie o ludziach starszych ode mnie. Thank you.
Thank you.
macie siłę? Nie! Kto ma ochotę na przykład na to, żeby wydobyć z siebie jakiś dźwięk? Jest taka mała, krótka animacja z Senegalu. Polega na przykładzie echa. Ja zapodaję, wy odpowiadacie. No oczywiście. Mamy na to ochotę? No jasne. To najpierw panowie na grupę. Macie ochotę? Następny utwór dotyczy rekonstrukcji.
gdzie zawsze warto wracać. Czyli? Do domu. Do domu, właśnie, dokładnie. Utwór nazywa się Fabara, a Fabara w języku pradawnym Mandinka znaczy ojczyzna. Także każdy z nas może 10 sekund, znaczy zamknijmy oczy, żeby wysłać do tej ojczyzny jak najwięcej. Wiadomo jak się dzieje, ale wszyscy to zmieniamy, wszyscy kreujemy. Także przed nami Fabara w intencji dla naszej społeczności. Wszędzie w domu, ale... A, wszędzie w domu, ale dobrze, najlepiej. Thank you.
Mam uwagę, Grzegorzu, gdybyś miał ochotę do nas dołączyć, na przykład na klarnecie, to jak poczujesz, to po prostu bierz instrument. Tak samo do Państwa, jeżeli ktoś tutaj jest, to czuje w miarę to, co my tutaj robimy. Tak wielka, czcigodna rodzina Kasi. Tak samo my tutaj jesteśmy wielką rodziną muzyczną, więc jakbyś Grzegorz poczuł w następnym temacie, to zapraszamy jak najbardziej. Dobra. I następny utwór nazywa się Salia. To będzie już nasz ostatni utwór. I on głosi w zasadzie o prostej takiej sprawie, ale w Europie ona nie jest taka prosta. Afrykanie się zawsze śmieją, że mówią, a bo macie różne nazwy na muzykę, jazz, blues, coś tam. No przecież muzyka jest tylko jedna. I właśnie Salia mówi o tym, żeby eksperymentować, że każda generacja zmienia trendy i żeby łączyć nurty, czyli właśnie tak jak my tutaj łączymy tradycyjne instrumenty z instrumentami nowoczesnymi i jeszcze wkładam w to swoją słowiańską duszę. Właśnie tego dotyczy Salia. Czyli że muzyka jest tylko jedna, łączmy. Już i tak nie ma odwrotu. Jakby. Świat już jest tak przemieszany, że jedyne chyba co nam pozostało, to wyciągnąć coś z tego jak najlepszego. Salia. Thank you.
jak żeby się już przynajmniej przy jednym utworze, żeby się poczuli taki, tacy różni. Tak? 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 Tak